Znowu w tej ruderze? Jezus! Idziemy gotować! Idziemy gotować! Potem trzeba zarobić na coś więcej niż mamy tylko jeden przełącznik i trzy pary drzwi w domu. I stare łóżko. No nic. Które skrzypi, jak skaczesz. Nowe rzeczy. Nowe rzeczy nowe. Normalnie dodali żurek. Gdzie jest? Jest żurek! Oho! To ja mam pomysł! Albo musisz mensję odblokować, a my nie mamy. A nie, my ale mamy to mensję. Nie ma. Nie mamy go. Słuchaj mnie. Plan jest taki. Robimy normalnie potrawę, dekorujemy restaurację w stylu Easter, ale dodatkowo robimy jedną potrawę sami w 100% i to będzie żurek. Skoro nie możemy zejść żurku, zrobimy sami żurek z własnych przepisów. Coś dodamy do garnka, ugotujemy i coś wyjdzie. Mhm. Nie potrzebujemy przepisu z menu. Chodź. Trzeba, bo twojego bananka podziwiałem. Nie, co to jest? Co? Ale update! Ale update! Dodaj słup! A nie było go tutaj? Nie było go tutaj, na środku drogi dodaj zup. To jest mega important, mega. Mm-hmm. Jesteś gotowy na to? Mm-hmm. To ci rozwali czachę. Mm-hmm. Stań naprzeciwko mnie. Powiedz, zabawiam. Nie jestem sam i mikrofalu... To wiadomo, to jest podstawowe narzędzie każdego kucharza. Można, widzowie, podgrzewać dania. Ty, bo pokrętło nie działa, jak klikam, tylko do skutek się robi. Policja w środku! I nie zamknąłeś! A, poczekaj. O, dobra, poczekaj. O, to chyba wybucha. To wybuchnie na 100%. Dobra. Notowałem. I co, teraz jest jakiś lepszy nóż? Nie ma lepszego noża. Teraz, dobra, ale to co dzisiaj robimy w takim razie? Dzisiaj robimy tak, robimy potrawy, jakie możemy. Zobaczmy, co możemy dodać do menu i dodamy jedną zupę, chicken soup. Słuchaj, dodamy chicken soup. Dobra, już ale robię. Ale nie zrobimy chicken soup. He? My zrobimy własną zupę. O Boże. Dodamy raspberry pie, bo tu się opyla zawsze. To sobie dodamy i łatwo zrobimy. Pieniądze. Dodajmy jeszcze jakieś danie, jakieś dupy. Nie wiem, dodaj coś. Ale po prostu dodaj chicken soup i zamiast chicken soup ja pójdę teraz do sklepu. A dlaczego my frytki na odblokowujemy? Co tu się dzieje? To jest coś zepsute chyba. Frytki? No robiliśmy już frytki. Są jakieś inne rzeczy, które już tego mieliśmy. A mieliśmy już tego lahmacuna, czy coś chyba już go nie ma? Nie wiem, nie rozumiem lahmacun? Tego. Lahmacun? Lahmacun, smacun. Dobra, szmacun. Staj, teraz się tym nie zajmuj, co ja? Tak, hard. Teraz zajmuj się mną. Mamy 30 tysięcy kasy, chodź. Jestem! Idziemy kupić składniki na żurek. Zaczniemy od Boso Glue Market. Boso Glue? Albo czekaj, nie, co ja gadam? Dobra, może ale przecież możesz zobaczyć recepturę na żurek chyba. A nie, nie możesz zobaczyć recepturę na żurek, jak go nie panie, masz blokowanego już. Panie, tak, tak. My mamy zrobić polski żur. A, polski żur. Na pewno chicken broth, czy chicken... Dobra, przyda się tam dwie sztuki. To nie jest chicken broth, to jest chicken stock. A, to... No, weź, dodaj dwie sztuki, weź dwie sztuki, ty będziesz płacił, chodź. No przecież już dodałeś dwie sztuki. Nie, nie dodałem, bierz a, no, dwie. Dodałem, no, co teraz? Dobra, dalej. Czy się dodaje masło do żurku? Nie. Żeby zagęścić, weź jedno masło. Nie potrzebujemy, ale okej. Zagęścić, no weź. I dobra, żeby zrobić zawiesinę. To dekoracja trzeba... do ciasta. Trzeba wziąć mąkę. Mąkę, już wziąłem mąkę. Do zawiesiny. Jajka, dużo jajek. Ja bardzo lubię jajeczko w żurku. Aha, okej, dobra. Jajeczko mi już weź. Już jajeczko ci wziąłem, no. Dobrze, teraz przyprawy. Jakie się daje? Przyprawy pieprz, do żurku? Pieprz na pewno. Ty nie masz chyba takich... Tymianek chyba. No tymianek też weź. I tymianek, i rosemary. Dobra, jedno mleczko, żeby, bo żurek jest biały, więc... Gdzie masz chyba się dodaje mleko. Nie, do żurku się nie dodaje mleka z tego co wiem. Ale jest biały. Dobra, to ile nam wyszło? 920 za pierwsze zakupy. Tak, dobra, jeszcze musimy... Je do... Ty zabrałeś? Co? Aha, upuściło mi. Okej, okay, niech będzie. Dobra. Za jedne zakupy, no ale to są pierwsze zakupy, jeszcze musimy zrobić wkładkę. I jeszcze musimy... I kiełbaska! To wiem, ale czy w warzywnym czegoś nie potrzebujemy? Czekaj. No właśnie, idziemy po wkładkę warzywną. No czy jakąś panie, cebulkę, myślisz? No bez cebulki też żurku nie jem, a dobra, święta robimy cebulka, w restauracji. Cebulka, czosnek może jakiś taki troszeczkę. Czosneczek, ta ziemniaczka kawałek. Gdzie jest ziemniaczek? Kawałek. No jednego ziemniaczka. Dobra, dwa ziemniaczki. Cytryny się... Parsley, no przecież matka zawsze dodaje parsley, żeby cię wkurzyć. No wszystkiego, dobra, bierzemy to i idziemy do kolejnego dobra. Sklepu. Dobra. Tu. Czekaj, ty już od... Po co, z paczką idziesz? No, a co? Ale stary, ja dużo kiełbaski jem. Dobra, nie musiałeś ale ładne. To są paróweczki. Świeże. Dobra. O, my taką powinniśmy wziąć XD. Ja bym wziął... Słuchaj, bo żur... Biorę trzy kiełbaski. Się... Więcej weź. No, pięć kiełbasek, no. Pięć kiełbasek i słuchaj mnie teraz. Tak. Ja bym dodał jeszcze żur, jak masz żur na Śląsku, Śląsk, to no. Żur ma wkładkę mięsną. Taką mięsną, że ma boczuć na przykład.
nie mamy tej ale no mamy tutaj Ribaja. No to to samo praktycznie, co boczek. Dobra, bierz pakę i idziemy do domu. Znaczy do sklepu. Znaczy do restauracji. Dzisiaj klienci zjedzą najlepszą zupę świata. Jak jestem dobrą. Przekonany, no stary, to będzie dycha. Nawet jak to będzie chicken soup, w sensie ustawione w menu jako chicken soup, to oni się nie zawiodą. Powiedzą wow. Powiedzą wow, dobra. Będzie efekt tak. Wow. I wszystko robimy w mikrofalówce. Nie, nie. Tato. Czemu? Co mi zrobiłeś, halo? Zabrał mi złodziej. Po pierwsze. Po pierwsze to garnek. Cię. Czyli ziemniaczka trzeba wyjąć. Zapomniałem, że my mamy tu garnki. Dobra, garnek, dobra, tu mam. Garnek. Do garnka trzeba nalać wody. Masz pokrojone, pokrojone. Wszystko ładnie. Pokrojone. Słuchaj, tego się chyba nie kroi. My musimy świętować 1,5 litra styknie? No. Styknie 1,5 litra wody, dobra. Mamy 1,5 litra wody. Zostawiasz gdzieś ten garnek, bo chcę już włożyć dobra, rzeczy. Tu, wylałeś wszystko, wylałeś, garnek jest na podłodze. Słucham? No u mnie garnek na podłodze, wylałeś wszystko. O fermo. Teraz jest woda, ale... No postaw go gdzieś. Co ty robisz? No, Jezus. No, dobra, co? Jest woda, okej, okay, dobra, już pełny masz. Pełny garnek wody. Masz cebula. Dodawaj, cebula. Czosnek. Garlic. Ziemniaki. Ziemniaczek. Więcej ziemniaków. Dobra, więcej teraz musimy... ziemniaczka. Masz chicken broth, aczkolwiek tego nie wiem, czy potrzebujemy. No, to się wlewa, no oczywiście, że tak. No, masz. Żeby to z mikstura wyszła, nie? No ty ga... Czemu nie ma rzeczy? O, wylałeś co wszystko, bo ty podnosisz i wywalasz, U mnie tak nie ma, Dobra, to ty rób zupę, jeszcze raz pójdę, kupię warzywa raz jeszcze, nic się nie stało. Aha, teraz mamy tylko tyle tej wody, okej, okay. Rozumiem. Dobra, weź ty rób, bo są lagi, bo na twoim internecie Ilona Maska powstanę. Na żadnym moim internecie, po prostu łazisz i podnosisz inne rzeczy i przywracasz to. Pierdziel ten twój internet, zasyłam debilu. A, ty jesteś debilem. Dobra, i muszę na nowo kupować 18 dolarów. Ja kroję twoje kiełbaski, wygląda jak parówki. Ale ty masz je najpierw zesmażyć z cebulką! Nie możesz smażyć, nie mamy patelni przecież, ty robisz kebaby. A, no tak. No. Do piekarnika, Pamiętaj, nie. Robi się dwie szkoły. Albo smażysz, albo sparzasz. Jak wrzucisz do zupy, to i tak się sparzy. Ale kiełbaska, nie można sobie kiełbaski, kurwa. Ale ona się sparzy, mówię ci. Ty jesteś głąbem. Dobra, to dawaj. Czekaj, bo ja warzywka kupiłem. Kupiłem warzywka z powrotem. Dobra, no to dawaj. Nic się nie bój. Dawaj, ja je kładź, a je kroję. Słuchaj, to nie pierwszy raz, kiedy zupę wylaliśmy, proszę, tak? Proszę, to nie pierwszy, nie ostatni. Czekaj, masło trzeba dodać. Masło ci już wyjąłem. Dobra, ja to schowam. Żebyś nie... Gdzie schowam? Miałeś go wrzucić. Ale czekaj, zupę, zabielacz, czekaj, zabielucha. Już mąkę wrzuciłem. To nic, to zagęścina wtedy się robi, co ty nie umiesz zupy robić? Zagęścina się. Chicken breast. Dobra, biorę. No, myślałem, że wrzuciłem kawałek mięsa i poleci po tego i wzięło mi pieniądze. No bo to drogie mięso. Czekaj na mnie, czekaj. Dobra, to jeszcze czekaj. Chciałeś? Co jeszcze chciałeś? Patrz. Jeszcze parsley chciałeś do zupy. Masz, dodaj to. Co to jest? Okej. Okay. Wlewam, no. Pięknie. I teraz tak, ryba i slice'a wrzuciłeś? Tak. Kiełbaski dobra, też już są w środku. 25 kiełbasek. Czekaj, przyprawy, tego nie wzięliśmy. Bez tego. Rocemary. O kurde. Dużo, nie żałuj. Czekaj, nie, bo wrzuciłem słoik przez przypadek do środka. Nie żałuj, no tak. No to żeby... musi być dobra, musi być taka, wiesz. Piękna. Dobra, i teraz dobra. Mamy jeszcze salto. O, możemy zrobić salto. Proszę bardzo, salto też się przyda trochę. Klikaj. Vites. I jeszcze mamy black papa. No ja... Może black być trochę. Black papa, no oczywiście, że tak. Czarny tata, to twój. Tata nie był czarny nigdy chyba. Ja nie powiedziałem, że był. Dobra, czekaj, bo tutaj jeszcze dużo składników. Jajka! No jajka, ale jajko to chyba później, tak? Czy teraz już? Ale czemu takie jajko? A, można jedno wziąć jajko. Nie no, dodajemy do gotowania, bo to jajko... A, żeby od razu się gotowało. Dobra, no to tak, jajka... Tak, no tak ze 4 jajka bym dodał. Dobra, nie wiem ile tu już ich nie, jest. Nie no, dobra, wrzućmy całą paczkę po prostu i zobaczmy co się stanie. A, dobra. To cała paczka jajek, niech będzie. Pyk. Wrzucam cały czas. To jest najlepszy przepis, jaki robimy na świecie. Nice, o, dobra, cała paczka jajek. Dobra, wrzucamy do gotowania. Czekaj, bo ja... Przyprawy już były. Przyprawy były, mikstura jest, garlic slice, potato slice, onion slice. Tak, parsley slice. Też wrzucony. Parsley wrzucony? No też wrzucony. Ale ja muszę spróbować tą zupkę. Ja już... Dobra, wrzucamy. Tak, ale cebula jest. Dobra, to teraz tak. To będzie jako... Czy dodałeś do menu chicken soup? Ty dodałeś. Dodałeś, dodane jest, dobra, dodane jest. To teraz, gdzie jest ogień? Słuchaj, mam problem. Tutaj. Jaki? Jest dobrze, bo to specjalnie tak, to ma tak być. Dobra, to gotujemy. O, ale ładnie mąka tam się gotuje.
to jest... Zobacz, ale naprawdę! Słuchaj, powiem ci tak, to jest prawie 2 litry wody i 400 gram mąki. Będzie bardzo gęsta. Zagęścina, fajnie, właśnie taka dobra zupka. Masz talerzyk, proszę. Gotowe, gotowe! Nalewaj na talerzyk. Nie, ja nie nalewam, bo mi się buguje, wiesz? Przez twój internet zasany. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Proszę. I uwaga, dobra, dobra. Proszę. O, wygląda Jezek, trochę jak czernina w sumie. Nie no, co ty pieprzysz, jak to żurek, patrz. Jezu, ej, jakoś atmosfera. Ja, mogę ja, mogę no ja, dawaj, mogę dawaj. Ja. Jezu, jaki honor. Dobra, 0, uwaga, 1? Ocenka, ocenka. 0-1. 1-7, kozacko. 1-7! Kozacko. Pokaż, tak, pokaż przecięta do kamery. Średnia w typowej podstawówce. Do kamery pokaż. Pokazuję. Wow. Ale zupka. Nasz pierwszy polski żurek. Damn. Wow. Dobra, zobaczmy jeszcze. Dobra, weź pokaż tutaj dla widza. Pokaż ten żurek dla widza, co ja? Mhm. Odpal menu i pokaż, jak to wygląda w menu, jak oni wymyślili słabo. Według mnie a nasz wygląda lepiej. A chwila, chodzi o przepis, tak? No chodzi o to, jak obrazek jest na żurek, co ja? To on jest jakimś, kurde, w jakiejś dyni. Czekaj. Słaby jest. Aha, że na żurek mam tego. Że... No zobacz. I porównanie żurek... tego żureku, żurek jest w chlebku, w chlebku. W chlebku, no ale stary, no zobacz, jak to dlatego. Ten w chlebku wygląda, gównianie, a jak nasz wygląda prawdziwie. No nasz wygląda. Wygląda pięknie. Nasz, trochę jak czernina, ale dobrze. Nasz jest treściwy, treściwy jest. Treści. Najesz. I ziemniaczka skubniesz, i jajeczka. Znaczy jajeczek to... Jakby to powiedzieć? Ej, mogę teraz dać? Mogę, mogę. Nie, nie mogę. Feł mogę. O, czekaj, bo baba mi to przeszkodziła. Czekaj, ja to zaraz dodam to jajeczko. Dobra, no spoko, nie ma problemu. Bez jajeczka... Kurna, Krzychu, bez jajeczka to się nie najesz. No, dobra, trzeba świąteczne jajeczka dać. Dodałem, ale tego. Się zbugowało. Dać klientom świąteczne jajeczka, jak sobie zjedzą jajeczka. O właśnie, do ciasta to się będą dodaje zadowoleni. Jajka. No, stary, pięknie to przygotowałeś. Wiem, starałem się jak nie, mogłem. Jestem strasznie się dumny, stary. Proszę. I, no i 8-9! Proszę pana. Jezu, jaka chmurka z tych jajeczek się zrobiła. Piękna, no, piękna. Pierzynka. To zobaczmy, jak klientom smakuje, okej? Okay? Poczekaj, jeszcze trzeba dodać jedną rzecz. Tylko musimy jaką? Zrobić zamiennik mały. Co się stało, Krystian? Serduszkowe ciasteczka. Słuchaj, bo serduszkowe mamy ciasteczka. Taką kwestię. Czekaj, bo ja to nie w to wiem. Mam pomysł. Bo są serduszkowe ciasteczka, nie? Ale myślę, że na święta powinniśmy po prostu zaoferować klientom jajka. Żeby Jezu. Się podzielili. Jezu, ty jesteś naprawdę, ty jesteś patriotą. Dobra, idziemy. Jezu, przepiękne te święta nam wyszły w tej restauracji. Nie mogę odłożyć. A, bo nic nie masz do tego dania jakby, są same jajka. Ale to nic, nic, ale... Tej, to ja dla ciebie mam plan, ja mam plan, okej? O, okay? teraz już. O, tak. Zobaczmy. No, jej, zoba! No, szczerze, ja powiem tak, faszerowane jajeczka, uwielbiam, uwielbiam. No to nie za bardzo faszerowane, gdzieś jeszcze majonez ja był, tak. Ale no... Majonez to sobie można dowoli brać, tyle powiem. Taki będzie dzisiaj restauracji. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy po kolei! Ej, ty, proszę ale, pokazać. Ej, teraz tak na to wpadłem. Staję się wzruszyłem, to. Ty, ja tak na to teraz wpadłem, no bo ta jakość to jakość, nie? Ale ty, jakbyśmy sobie wzięli jakiś najtrudniejszy przepis z menu, nie? Który nowy no. Dostaliśmy, żeby wbić gwiazdki. No to w teorii i tak go będą kupować niezależnie od oceny. Więc mógłbyś no. Wziąć najtrudniejsze rzeczy, położyć surową nogę od kurczaka, dać im do Jezu, tego. Zupa jak panu smakuje, czekaj, ale jajeczek. Słyszysz? Wziąć sobie najtrudniejszy przepis, walnąć po prostu surowego no. Kurczaka, a oni przyszliby go to kupowali, a przez to, żeby kupowali, byśmy dostawali expa. A jaki zadowolony. O, ta. Ale wcina. Zjadł pan trochę wszystkie jajeczka. Jajeczka po kolei. Zobacz, zobacz. O! Jajeczka wchodzą. Wielkanocna nie, atmosfera. No, mi się płakać. O, się aż wkurzu, że mu się skończyło. No nie, tak mało jajeczek. Dobra, ja panu pomogę. Tutaj bez problemu. O, jak to? O, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, proszę pana. Ale nie zapłacił. Ja. Nie zapłacił. Ale to nic, bo są święta, stary, są święta. Tak? To dlatego? Jest pięknie, stary, jest taka atmosfera, mi się płakać, co naprawdę się wzruszyłem. O. Patrz, ta też ze złości, też, że się skończyło. Ze smutku, bo ona by chciała smutek. Więcej. O, jak mi przykro, kurde, no. A ja co to leży jeszcze? Ja pierdzielę, coraz lepiej nam idzie, stary, naprawdę. Jestem taka świąteczna, tu sobie zrobiła. Najlepiej nam idzie. Nie wiem. Mi naprawdę, ja łzy wzruszenia, przyznam się, chłopaki też płaczą, widzowie, chłopaki też płaczą. Bo takie chwile, to naprawdę, to są chwile, których człowiek nie przeżyje w normalnym świecie. To są chwile słabości, tak. Nie każdy z nas ma czas spędzić święta z rodziną, a my zrobiliśmy sobie w restauracji. Zobaczcie, święta. Jak pięknie te wyglądają te jajka. Chwila! O, co? Właśnie chciałem powiedzieć, gdzie jest nasz pracownik? Czemu on wylazł? Poszedł się ze... Ej! Szybko! Co to?
jajo zostawił. Ło, pana moje święte jajo. Drugie się zostawili zgubiło. Zostawili nam jajo. Drugie się zgubiło po poprzednich świętach. Ale to nic, nic. Ej, pa, jak zadowolony. Patrz, co oni są zadowoleni z tych jajec, patrz. Każdy wyprzedają się w sekundę. No wyprzedają się jajka, ja nie wiedziałem, że to takie dobre, kurne. No, chwila. Tak. A czy jakbym zrobił tak, patrz. Czekaj, czemu ten ziemniak zaczął lewitować? Okej, okay, dziwne. No to klasyk. Klasyk święta. Patrz, jak zrobię tak. Mhm. To czy to się liczy za ciastka? No, nie mogę odłożyć. To dodaj parsley, daj parsley. Proszę. Zrobione. No przepiękne. Ciasteczka. Danie. Trochę nie wyszło. Ale przejdziemy, no spróbują. Nie wyszło? Patrz, bo oni sobie wezmą, patrz, zamówią dwa dania. Tutaj masz ciasteczko z jajeczkami i do tego bierzesz taki słoiczek i sobie maczasz jajeczko. Maczasz sobie jajeczko, patrz. Pyszne jajeczko i sobie maczasz w jogurcie czy tam w dżemie. O, pajek pani od razu zawina cały słoik dla siebie. Proszę cały panią, słoik. Pani to chyba, kurde... Cukrzycy chce się nabawić, ale to nie jest mi, u nas można. Co z tym jajkiem robimy? Dobra, ja wiem, co robimy. No i git. Będzie pieczone jajo. Będzie... No... O, świeci się. To chyba mu się podoba. Plus 500 za jajko dostaliśmy. Dobra, git. Dobra, niech się grzeje. A ty pracuj, a nie... No... No właśnie, łajte. Ty, poczekaj, bo nam się coś skończyło, co ty żeś dodał. Ciasto, a ciasto to mamy jeszcze. No ciasto, ale to jajek nie mamy. Czekaj, to ja dokupię te jajka. Dobra. Aj, przepraszam ci bardzo, że zapomniałem kupić tych jajek, ale no wiesz, święta, to każdy staje na głowę, żeby te święta były. Żaden problem, spokojnie, ja tą pisemkę każdy też mogę dodać. O Boże. Dobra, kupiłem zakupy. Idę, wziąłem niespodziankę! Tak, pokaż. Do ciasta specjalnie, żeby tak się świątecznie zrobiło. Wziąłem jeszcze jajka i majonez. O, majonez! Dobra, to ja się zajmę majonezowaniem. Bardzo ładnie, bardzo. O, język tak. Prześlicznie. Za mało, czekaj, ja ci pomogę. No, dobra. Dobra, jest git. Robimy obramówkę majonezową, jakby co. To duże jajo też dałem, jakby co. Git, niech mają. Patrzcie. O, co, Jezu, majonez spadły. Co ty zrobiłeś? Czemu przepraszam, talerz? Przepraszam. Co? O, pyk, o. O kurde, o ciasto poleciało. Dobra, jest idealne. Zobaczmy ocenę społeczności. No i 89! Kozacko! Bardzo ładnie. Jajka prawie rozbiłeś, ty. Nie do bruchu. Ile tych majonezów żeś kupił? No żeby był zapas, bo to święta są. Ciastka się skończyły! O, ciastka to jesteśmy ekspertami w ciastkach. Czekaj, ja mogę tu zrobić, patrz. Ja to wykorzystam, patrz. Dostaniemy pieniądze za nic. Jesteś gotów? Patrz. Robimy tak. Change. Robimy to. Teraz daj mi talerz. Talerz. Kurde, ciężkie się wylosowało. No. Raz. Dwa. Trzy. Czekaj, zostaw! Już. Dodaj majonezu trochę. Już. Ale trochę majonezu do ciastek, bo się nie najesz bez majonezu. Jezus, ale to jeszcze... No, dobra, czekaj. O, nie! No to jest... Proszę. To jest przepiękne! Wow. Przepiękne! Panie, hit 100%! Wow. Wow. Panie, i za to już mamy robione. Wow, szczerze, dla mnie to nie wygląda jak danie, tylko jak dzieło. Dzieło sztuki, no. Dzieło sztuki. Kurde, panie, to wygląda tak ładnie. Trzy kleksy majonezu. Boże, od razu wzięła. Zupki, nie mamy zupki, żurek się skończył, szybko, żurek. Jak żurek? Dobrze, jak się mógł skończyć, stary? Czy gdzie ten żurek? Tu jest, dobra, mam go. Da, to nie ten żurek. Zimny lepiej smakuje jak coś. Są jakieś robaki w tym, a nie, to noże były. Cześć, gdzie jest nasz żurek? Gdzie ja go tu odłożyłem? A tu jest. Dobra, jest żurek. Ale też na zimno lepiej smakuje, stary. Chciałem powiedzieć właśnie, że na zimno jest lepszy. Bo już się smaki przejadły w lodówce. Dokładnie. O, dobra, i widzisz od razu. Bardzo ładnie. No i kozak, pani, zarabiam pieniądze tak naprawdę. Słuchaj, żurek to jest jak sałatka jarzynowa. Czym dłużej w lodówce, tym lepsze. Na drugie... Jeszcze masz z poprzednich świąt. Ej, właśnie, w menu czy mamy jakieś sałatki? Czy mamy jakieś sałatki w menu? Bo jeżeli mamy... Nie ma sałatek. A czemu oni są tacy zażenowani niby? A nie zapłaciłeś, halo? Jajko zostawiła, zniosła jajko, pa! A nie, to jajko. A nie, to jest to. O, daj mi drugi talerz. Ale hajsik, haha. Proszę pana. Wow, chyba jeden z najlepszych dni w naszej restauracji. Myślisz? Naprawdę, wow, to jest niesamowite, jak bardzo potrafiliśmy utworzyć świąteczną atmosferę. Jak bardzo jajcarskie to było. No. Jajcarskie, no. No, piękne. Piękne.
piękne, piękne uczucie, widzowie, że tworzymy razem wszyscy tą społeczność. Ej, jajo, 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 jajo. Co? Jajo obok jaja? Jajo zniosła. A czemu tu jest talerz z jaja? Czemu to jest jedzenie dalej? No bo... Czemu to jest dalej? Dobra, to ja skończę w takim razie. Jezu, jak żeś to wszedł. Oho, panie. Specjalność wziął. Zjadł od razu. Dzień się skończył. No to nic, to zamknijmy lokal. Połóżmy się ładnie. Niech oni zamkną lokal, my możemy iść do domu. Powiedz mi szczerze, jak ci się podobał dzisiejszy dzień? Wspaniały był. Kulturalny. Nadzwyczajny. Trzeba go jeszcze odpowiednio zakończyć. No to dawaj jakiś gambling. Jakiś gambling. Ja dobra. Bez... Masz budżet 2000. Dobrze. To ja zaczynam za 2000, okej? Okay? Dobrze, ja też za 2000. Dobra, lecimy, poproszę. Ósemeczka, ja też! Ty też. Dziewiątka. 9-19. 11. Steja walnął, steja bym walnął. Ja hituję. Hituję. O! Dobra, zwracaj nasze mamy pieniądze. To! Dobra, to za drugie dwa. Dobra, lecimy. Ej, czemu wygraliśmy tylko dwa? Czemu? Bo ja przegrałem. Tak. Znaczy wróciliśmy do podstawowej stawki, że tak powiem. O, tak to. Czemu 6, ja siedzę wyżej 8. niż ty? Jesteś karłem. Dobrze, nie przeszkadzaj, tak? 7 mam. Ty, powinienem hitować, myślisz? XD? No, XD. Kliknęłem. Ooooo! Kliknęłem, co jest? Czemu mi nie klika? O, dobra jest. O, 24. 25. O, no to! Dobra, no to dwa jeszcze, podwójce jeszcze. Podwójce. Zwróci się za pracowników, chyba. Przydałoby się, 11. 1. 16. 16. Ja mam 14. Ja, jolo! Pokczap! Pokczam! Tak, zostawiam, stay. No nie! Ona będzie miała więcej, logiczne. No to jeszcze dwa, bo możemy, bo wrzuciliśmy na zero. Dobra, rzeczywiście, czekaj, czekaj, bo nie mogę siąść! Dobra, bo już się rozgrywka zaczęła. No. 17, dobra, wierzę w swoje życie. 27. Jak? Słuchaj, ja myślę, że z tej okazji, nie. Czerwone wina. Tak? Niech ci te święta, widzowie i wam! Żeby udały się jak naszej restauracji. Piękne, tego wam piękne. Życzę, mimo że już się skończyły, no to tego wam życzę w następnych, bo następne też będą. O, rozpływasz się, Mateuszku. A ty też. O, chodź, idziemy do łóżka.